Druk numer 11 przez 366 przez 2013 autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała numer 11, łamane przez 366, łamane przez 2013 Rady Dzielnicy 10 Sroszewicy z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie korekty uchwały numer 29, łamane przez 308 z 2013 roku z dnia 29 stycznia 2013 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia za wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowane przez Radę Dzielnicy 10 Sroszewice do realizacji w latach 2013-2015. Podstawa prawna, paragraf 1. Zmienia się fazę realizacji zadania inwestycyjnego na lata 2013-2015 pod nazwą budowa chodnika wzdłuż ulicy Podarzyńskiego wraz z umownieniem w następujący sposób. Rok 2013, rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie opracowania koncepcji. Rok 2014, zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie realizacji, myślnik budowa kanału opadowego. Rok 2015, zakończenie realizacji zadania, roboty drogowe i nieprzewidziane. Paragraf drugi, wysokość środków zabezpieczonych na poszczególne lata oraz źródła finansowania pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za odczytanie. Zapytuję państwa radnych, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Wobec braku chętnych dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.